Pragnę podkreślić, że wszystkie dotychczasowe nasze działania w tworzeniu nowego banku są... 55-lecie istnienia świętuje w bieżącym roku Bank Spółdzielczy w Konopiskach. Urodzinowa uroczystość odbyła się w Częstochowskim Teatrze imienia Adama Mickiewicza, a zaproszeni na nią zostali m.in. przedstawiciele instytucji współpracujących z placówką, samorządowcy czy klienci. Jak przystało na podsumowanie ponad półwiecznej działalności, nie mogło zabraknąć przypomnienia najważniejszych faktów z historii, ale i życzeń na kolejne lata funkcjonowania. Należy życzyć szczęścia w podejmowanych transakcjach, w trafnych ocenach, ale życzyć trzeba, mówiąc wprost, dobrej pasy takiej rozwojowej, dobrej współpracy z mieszkańcami, dobrej współpracy z klientami. Proszę zauważyć, że szereg płynących dobrych opinii, laudacji pod adresem jubilata, to jest wyraz zadowolenia klientów. To są ich zrealizowane marzenia, plany, działania inwestycyjne i w ten sposób budują się dobre relacje, w ten sposób jest wzajemna dbałość o to, aby one pozostawały, że tak powiem, na dobrym poziomie adekwatności. Piękna rocznica i w ważnym roku, bo to jest rocznica 55. w stulecie odzyskania niepodległości. Ja muszę podkreślić, że spółdzielczość, która powstała w końcu XIX wieku, miała ogromny wkład w odzyskanie niepodległości. Mnie bardzo cieszy, że ten bank z polskim kapitałem jest, funkcjonuje, oparł się przeciwnościom losu, bo trzeba powiedzieć, że część banków niestety tego nie dokonała. Także to jest już wielki sukces, że on jest, funkcjonuje i się rozwija. To jest bank, który ma ogromny potencjał, wierzę w jego ogromne możliwości. Jeśli chodzi o życzenia, to myślę, że trzeba mu życzyć dalej dobrego zarządu, kreatywności, rozwoju, konsekwencji i odpowiedzialności, czyli kontynuacji tych cech, które doprowadziły go do dnia dzisiejszego. Osiąga ten bank spółdzielczy dwa główne cele. Wynik finansowy, każda firma, każda spółka, każda spółdzielnia musi ten wynik finansowy mieć dodatni, po to w efekcie pracuje, ale nie mniej ważnym jest zadowolenie klientów. To zadowolenie było prezentowane podczas tej części oficjalnej całego dzisiejszego przedsięwzięcia i widać, to są może przykłady takie pojedyncze, ale na jakiś tam taki zbiór składają się wypowiedzi osób właśnie pojedynczych i te opinie są jak najbardziej pozytywne. Bank, osiągając swoje cele statutowe, czyli wynik finansowy dodatni, także przyczynił się do rozwoju wielu przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i także pomógł osobom fizycznym. Także z tej okazji należy się tylko pogratulować i mówiąc językiem takim sportowo-zapaśniczym, tak trzymać. Ważnym punktem uroczystości była projekcja filmu prezentującego szereg inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. Zaprezentowano w nim wiele pozytywnych opinii zadowolonych klientów. Sporo ciepłych słów skierowano bezpośrednio w stronę obecnego prezesa placówki Włodzimierza Cichonia. Drogi Włodzimierzu, jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tak pięknej uroczystości, jaką ma Bank Spółdzielczy w Konopiskach, którego jesteś wspaniałym tutaj gospodarzem, czynisz wiele dobrego dla i pracowników, i korzystających z tego banku. Chciałbym Ci z tej okazji złożyć serdeczne życzenia dla banku, dla Ciebie, no a dla Ciebie na przyszłość dużo radości z tego, co czyniłeś w życiu, bo przecież nie tylko praca w banku, ale również i działalność społeczna i w organizacji Młodzieżowej Związku Młodzieży Wiejskiej, ale również i przecież w samorządzie, szczególnie gminie Mykanów jako przewodniczący Rady Gminy. Wszystkiego najlepszego dla Ciebie, dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Niech Ci się darzy w dalszym Twoim życiu 100 lat. No, szanowny jubilat ma zdrowie, ma pieniądze, czego zazwyczaj się życzy. A tak na poważnie to oczywiście dalej kontynuacji tego, co robi. Następnych 55 lat samych trafionych interesów, dobrych ludzi w koło, a w przełożeniu do dobrych klientów. No i oby dalej trzymał tak, jak trzymał. Żeby ciągle trwał, długo. Żeby działał na tym rynku, żeby zaspokajał potrzeby klientów, żeby był szczęśliwy i klienci byli szczęśliwi. Jak w gronie banków spółdzielczych postrzegany jest bank z Konopisk? Bardzo dobrze jest postrzegany.
nie tylko bank, ale przede wszystkim prezes, który jest koleżeński, skłonny do współpracy. No i to przynosi efekty, że tak powiem, wspólnego działania, że trwamy, jesteśmy i pewnie będziemy trwać. Życzenia, kwiaty i upominki. Bez tego nie może obyć się żadna urodzinowa uroczystość, ale czas płynie dalej i nie sposób nie myśleć o przyszłości. Tym bardziej, że nawet ta najbliższa przyniesie Bankowi Spółdzielczemu w Konopiskach spore zmiany. Kadra jest jednak przekonana, że jak zwykle podoła wyzwaniom. Dzisiaj przyszłość widać w kolorach jasnych, natomiast trzeba mieć świadomość, że działalność bankowa jest prowadzona z dużym ryzykiem. Bank jest po to, żeby kupować pieniądze od ludzi i bezpiecznie te pieniądze sprzedawać. Staramy się tak to robić, ale miejmy świadomość tego rodzaju, że czasami w biznesach tak bywa, że udzielony kredyt z różnych względów staje się nietrafiony i chcielibyśmy, aby takie sytuacje jak najrzadziej w banku się zdarzały. Prowadzimy w naszej ocenie bezpieczną politykę ryzyka kredytowego. No i miejmy nadzieję, że przed nami kolejne 55 lat bezpiecznej działalności. Częstochowski Teatr nie po raz pierwszy stał się miejscem, w którym Bank Spółdzielczy z Konopisk świętował swoje urodziny. Jak przystało na to miejsce, uczestnicy imprezy mieli możliwość obejrzenia spektaklu. Było nim przedstawienie Kredyt, w którym jedną z ról zagrał Piotr Machalica.